Cześć, witajcie w 14 odcinku na moim kanale z gry Gothic pierwszej części. Znajdujemy się w nowym obozie. Wróciłem sobie ze starego, znaczy nie ze starego, tylko z obozu bractwa, tutaj właśnie do obozu e, szkodników, najemników. E, bo będę wykonywał sobie właśnie dwa zadania. Jedno zadanie to będzie to właśnie z tym choracym, gdzie nie wiedziałem co powiedzieć i dostałem jedną podpowiedź od takiego fajnego ziomka który pewnie to będzie oglądał Pinros. Taki komentarz mi tam po prostu napisał podpowiedź. Że będzie trzeba wejść po prostu tutaj do środka do tej karczmy i znaleźć jakiego Jeremiasza. Czy, czy z tej strony dobrze ja wchodzę? Nie wiem, zobaczymy, czy to może tutaj na górze będzie. Nie, to jest jakiś chyba magazyn, czyli z drugiej strony chyba tam ze drugie wejście po prostu. Dobra, zobaczmy sobie te drugie wejście. No i musimy znaleźć tego gościa. Jeremiasza. I on powinien nam podpowiedzieć. Nie, nie coś, nie wiem, nie widzę go nadal. Czy to może chodzi o... Myślałem, o tamtą temu. karczmę. Mm, o tamtą dalszą karczmę powiedzmy, tam gdzie był ten y, Mordrak na przykład. Może o tam chodzi karczmę, zobaczymy. No w sumie tam to, to nie jest karczma, to jest jakiś taki magazyn, a to jest właśnie karczma. Tak, trochę się pomyliłem, dobra, zobaczymy, zobaczymy czy tutaj to będzie ten człowiek, ten Jeremiasz, nie chce pływać, dobra, wchodzimy sobie do tej karczmy zobaczymy czy on będzie, bo on powinien nam coś podpowiedzieć w tym właśnie zadaniu, Mordak, Sen, Jankret, Sifir, Silas, może tamten to jest Jeremiasz, ten co tutaj coś robi, tak, to jest Jeremiasz, okej. Okay. Witaj, co robisz? Przygotowuję ryżówkę, chłopcze. Proszę, weź sobie jedną butelkę, tylko nie mów silasowi. Tak, właśnie to jest ta osoba, która przygotowuje ryżówkę. Jak idzie destylacja? Przy tych facetach ledwie nadążam z zamówieniami. <grytanie> Ci to potrafią wypić i nawet mi to na rękę. Przynajmniej psy ryżowego księcia zostawiają mnie w spokoju. Jak idzie destylacja? Przy tych facetach... No, no dobra, to nawet... w sumie myliśmy. Co możesz mi powiedzieć o ryżowym księciu? To zapchlony wieprz. Jego się patrzę zmuszając słabszych do pracy na polach. Jedyna osoba, która mogłaby się mu przeciwstawić, to choracy. Ale on nie lubi przemocy. Słyszałem, jak kiedyś powiedział, że ma ochotę pogruchotać księciu kości. Ale tak naprawdę nigdy by tego nie zrobił. To by było wbrew jego zasadom. Ok, czyli chyba dowiedzieliśmy się właśnie czegoś, co będziemy mogli mu powiedzieć temu choracemu, i to będzie raczej misja wykonana. No, i mi się właśnie wydaje tak, że ja tej misji chyba jeszcze nigdy w życiu, powiedzmy szczerze, nie robiłem. Naprawdę. I to jest właśnie dość ciekawe, nawet że, że właśnie taka misja nawet jeszcze się jakaś znalazła, gdzie, gdzie się jej nie robiło. Tak więc, i to nawet dość z początku gry. Tak więc, no właśnie, fajny motyw z tym jest, że jednak coś jeszcze nowego znalazłem w tej grze. Pewnie wykonałbym sobie jakoś tam te zadanie, nie mówię tutaj, że bez pomocy, nie ten, ale e, oczywiście szybciej, jakby to zrobiłem dzięki właśnie temu ko komentarzowi. No i właśnie teraz będziemy mogli wykonać raczej te zadanie, no i będziemy się ogólnie wybierać jeszcze do wolnej kopalni. E, tam też będą jakieś misje, no i, bo tak jak właśnie mówiłem, że będę chciał sobie wybić troszkę poziomu, e, żeby właśnie wejść do tych pełzaczy, bo tam może być ciężej niż mi się wydaje, ale zobaczymy. Witaj! Przemyślałem sobie to wszystko jeszcze raz. No i? Wymyśliłeś coś lepszego? Tak. Chciałbym przeciwstawić się ryżowemu księciu i jego zbirom. Mm, wielu już próbowało przed tobą. Mogę pokonać ryżowego księcia i jego bandytów, jeśli mi pomożesz. Dobrze. Przysiągłem, że nigdy nie zaatakuję innego człowieka, ale nie powiedziałem, że nie pokażę komuś, jak to zrobić. Zamieniam się w słuch. Jeśli chcesz mocno uderzyć... Musisz najpierw popracować nad odpowiednią techniką. To pierwsza zasada dobrego kowala. Naucz się uderzać całą ręką. Od ramienia ponad garstek. Im lepiej sobie z tym poradzisz, tym silniejszy będzie Twój cios. Sam się wkrótce przekonasz. Dzięki za pomoc. Wykorzystaj tę wiedzę wyłącznie w słusznej sprawie. Patrzcie, dostaliśmy pięć siły. Kurde, no fajnie, że to. Tak to właśnie wygląda. Mamy teraz równe 50, bo wiadomo, tam jeszcze ten pierścień mamy, który nam daje 5 siły. E, tak, pierścień mocy daje nam 5 siły, i dostaliśmy, kurde, 5 siły, naprawdę. Jestem mega zaskoczony, bo myślałem, że po prostu będzie on, jakby dawał nam możliwość że żebyśmy się mogli po prostu uczyć u niego, a tu jednak inaczej troszkę. Witaj, przyjacielu. Z nimi w sumie tutaj nic nie mamy e, do gadania. Bo z nimi tutaj wszystko już ogarnęliśmy, to co raczej powinniśmy. I teraz wybierzemy się do wolnej kopalni i czy to jest, będzie ta droga, którą ja kojarzę? Zobaczymy. Ten zawsze tutaj jest zbugowany stoi. Praktycznie zawsze powiedzmy. No i czy to będzie ta droga, którą właśnie pamiętam? Jakoś tak zobaczymy. Bo, bo właśnie <laughs> jakiś czas już w sumie nie chodziłem tam i to jest właśnie chyba ta droga tam prosto, prosto tam na tą górkę. I zobaczymy, czy to jest to. Tu oczywiście przy okazji będziemy chyba jeszcze mijać nawet jakiegoś najemnika z tego, co wy się kojarzy. Zobaczymy właśnie, czy, czy właśnie tak to będę... Czy tak to właśnie pamiętam. Tak, jednak są tutaj ci najemnicy. Oni sobie tutaj ćwiczą, widać. Z nimi jak na razie sobie nie będziemy rozmawiać. W sumie i tak, nawet jakbyśmy się chcieli czegoś nauczyć, no to... Mistrza mamy jednoręki, a siły to na razie się nie uczymy. Znaczy będę się uczył sił oczywiście, ale... Ale to troszkę później, jak troszkę ten level sobie nabije. I patrzcie, mamy 3 ścierwojady i sobie je bijemy od razu. Oczywiście, zobaczcie, chodzi głównie o ten exp, żebyśmy wbili chociaż troszkę exp po sobie jeszcze, yy, chociaż ten 9 level, żeby wbić i włożyć to, to 10, chyba. No, myślę, że 10 punktów w siłę to będzie ok. I wtedy już raczej pewniej będę się czuł. Yy, jak będziemy szli do, do... tych pełzaczy. Tutaj taka polana dziwna, bo w sumie myślałem, że coś tu będzie, ale jednak nie ma nic. Dziwne. To jest jakiś wejście? Nie, chcę mi się tam wchodzić, naprawdę. Jakieś takie puste te lokacje są tutaj po drodze, widzę, ale chociaż są właśnie potwory. Po drodze są chociaż potwory, jak na razie to są jakieś czerwone i kretoszury oczywiście. To wyzwania, żadnego z nimi nie mamy. No i ogólnie tak właśnie sobie już myślałem, że... Jak skończę, no wiadomo, troszkę jeszcze drogi przede mną ze skończeniem Gotika pierwszego. To jak skończę, to będę chyba ogrywał sobie po prostu Gotika dwójkę, ale zwykłą część, bez nocy kruka. O patrzcie, tam mi Expo zabiera. Kurde, właśnie bez nocy kruka. Bo może jednak coś być takiego, że coś tam jednak będzie innego. Na przykład coś będzie po prostu usunięte coś, co będzie w nocy kruka jakby zastąpione, i tak dalej. Może coś po prostu inaczej, coś wyglądać. Wiadomo, że to będzie krótsze, oczywiście, no i łatwiejsza część jest ta bez tej jakby nocy kruka, to wiadomo. No ale chcę po prostu sobie to ograć. Dobra, no i zbliżamy się do tej kopalni. A, gość, nie próbuj nam tutaj sprawiać żadnych kłopotów, bo oberwiesz. Chcę się tylko trochę rozejrzeć. Tylko uważaj, żebyś nie nadepnął komuś na odcisk. Lepiej już sobie pójdę. Mam nadzieję, że się rozumiemy. Dobra, nie chcę z tobą gadać, bo mi kretoszczu i mi ekspo zabrałeś. Dobra, rozejrzyjmy się tutaj. Nie wiem, czy jest sens wchodzić do tych chatek, bo. Mm, bo nie wiem, czy mnie nie będą ścigać. Nie wiem, jak to było, czy w jedynce tak było, że ścigali mnie za to, że coś tam kradłem. Ciekawe. Pochodźmy sobie tutaj wszędzie. Posprawdzajmy wszystkich NPC. Będziemy gadać oczywiście sobie z NPC, którzy mają imię. Nie z kretami, znajmikami, tylko właśnie z gościami, którzy mają imię. Tak więc. Tak więc szukamy takich oczywiście. Kret kret ciągle kred. O, jest okel jakiś. A on powinien mnie chyba Muszę sam zaczepić. Iść. To nie zawracaj mi głowy! Czy nie? Hej, ty! Nie jesteś jednym z moich ludzi! Czego tu szukasz? Muszę już iść. To nie... Dobra, w sumie nie masz żadnego save'a. Zapiszę sobie, bo nie wiadomo co się stanie. Może na zacznie nas bić. Tylko się tu trochę rozejrzę. Tylko nie próbuj rozrabiać w kotle. Bo trafisz do piachu szybciej niż myślisz. Kim jesteś? Jestem okry. To ja rozkazuję w kotle. Chciałem rzucić okiem na kopalnię O. Chciałeś sobie zrobić mały spacer po kopalni, co? Widzę, że nie masz pojęcia, co się tutaj dzieje. I za Muszę już iść. To nie. Dobra. Nie, jednak myślałem, że będzie mi bił, ale okej, okay, dobra, nic się nie stało, w sumie. E, I czy to będzie ten... E, ogólnie szukam questa. I czy to będzie ten quest w środku, w kopalni, czy... E, czy na zewnątrz tutaj Szukamy dalej, szukamy dalej. Oni są tutaj tak co nie mili, naprawdę Zobaczymy, wysadzimy oczywiście coraz niżej. Jest jakiś Swaini, swinaj. Z tym sobie pogadajmy. Widzę, że tu też jednak jarają troszkę. Witaj! Kim jesteś? Jestem najlepszym inżynierem, jakiego ta przeklęta kolonia kiedykolwiek widziała, chłopcze. Pilnuję, żeby nasi chłopcy nie ściągnęli sobie na głowę sterty kamieni kopiąc w niewłaściwym miejscu. Dobra, nie chcę raczej do nich dołączać jako kret. Szukamy dalej oczywiście, szukamy dalej same krety i najemnicy naprawdę. Praktycznie w ogóle nie ma osób, którzy mają. Które mają jakieś imię, zwykłe Najemnik, Najemnik, co się tak kręcisz? Dobrze ci radzę! Łapy zdala od tych drzwi! Lepiej już sobie pójdę. Mam nadzieję, że się rozumiemy. No, naprawdę, tacy są nie mili tutaj. Dobra, no nic, nic zastrzeżeń tutaj nie znajdziemy. więcej. Idziemy teraz sobie od dołu w górę. Może kogoś ominąłem po prostu. Może właśnie. Krat, krat, dawno tutaj byłem. No nie wiem, czy tu jest coś ciekawego. Tutaj wyżej można wejść. Znaczy, tam ktoś. Tak, ktoś tam jest. Zobaczmy sobie. Wejdźmy wyżej po prostu. Bo ktoś tam, widzę, jest po prostu normalnie na tej platformie. Może jednak tam ktoś będzie taki ciekawy. Bo jeżeli nie, no to trudno, wracamy sobie, wracamy sobie stąd, bo nic chcemy tak to ciekawego. Nie chciałem tak zrobić. Nic takiego właśnie ciekawego tak to tu nie będzie. Dobra, kred, kred najemnik. Tu jest jakiś gościu. Hej, Baloro. co się dzieje? Cześć. Kręcisz się tutaj jakbyś czegoś szukał? Czyżby? Hmm, może masz rację. A dlaczego? Świetnie! Zapytaj mnie, może mogę ci jakoś pomóc? Co masz na myśli? A czego potrzebujesz? Na początek wystarczy dobry miecz, gruby pancerz i wstęp do kopalni. Hy, to małe piwo. Mam tu coś takiego, że oczy ci wyjdą na wierzch. Mogę ci dać broń, którą pokonasz każdego wroga. W zamian wystarczy, że wyświadczysz mi drobną przysługę. To wszystko, co ty na to? No, ja to ogólnie chętny jestem. Co miałbym dla ciebie zrobić? To proste. Przynieś mi pięć jabłek, dwie butelki ryżówki, pięć butelek piwa, trzy bochenki chleba, dwa kawałki sera i dwie kiście winogron. Możesz mi wierzyć, nie pożałujesz. Jak już mówiłem, tą bronią pokonasz każdego wroga. No, ciekawe, dziwne w sumie. Dobrze, zobaczę, co się da zrobić. To świetnie, tylko się pośpiesz. Tylko nie zapomnij. Pięć jabłek, dwie butelki ryżówki, pięć butelek piwa, trzy bochenki chleba, dwa kawałki sera i dwie kiście winogron. Jasne, jak słońce. No, niby dość w sumie takie łatwe rzeczy do zdobycia. Pięć jabłek, zobaczmy. Mamy jabłka. Dwie butelki ryżówki. Mamy oczywiście ryżówkę, 11 nawet. E, pięć butelek piwa. Piwa, mamy 25. 3 blokęki chleba, mamy nawet 8. Dwa kawałki sera. Sześć mamy i kiście winogrono. Kurde, z tym winogrono najgorzej. No nie mam. Nawet nie wiem skąd to znaleźć. Kurde, naprawdę. Ale patrz, no właśnie dzięki temu, że zbiera się te rzeczy, że zbiera się te rzeczy. To znajdę sobie ogólnie winogrono. Gdzie mogę znaleźć po prostu winogrono w Gotiku? pierwszej części na internecie sobie na szybko wpiszę. Winogrono, Gotik. Gotik 1. I właśnie dzięki temu, że zbieramy e, takie rzeczy, no to nie musimy jakby szukać więcej więcej osób, to znaczy więcej tych rzeczy, tylko właśnie te winogrono są bardzo rzadko spotykane. U wilka. Kolejne dwa znajdują się w skrzyniach w chatach blisko wejścia do kotła wolnej kopalni. A ile potrzebujemy? Dwa kiście wina. Czyli tak, dobra, może sobie to wykonamy, czyli musimy zejść na sam dół. E, zapiszę sobie. Musimy zejść na sam dół. E, I tam w skrzyniach jakieś podobno to ma być. Te dwa, te dwa kiście winogrono. i to będzie w ogóle nie wszystko. No i ciekawe, czy to będzie jakaś tam broń. Naprawdę. Nie chcę, nie chcę tam czytać jakby jest opisu tego quest'a, bo tu chyba mi nawet coś wyskoczyło, że, że... właśnie to tego quest'a i nie chcę tam jakby patrzeć na nagrodę. Chcę po prostu się dobrze, chociaż mile zaskoczyć. Które to... Tam, tutaj nie wejdę, bo tu jest to właśnie... to co pilnują powiedzmy. No nie no, ale tutaj nie wejdę. No blisko, w chatach blisko wejścia do wolnej kopalni. No nie wiem, no zobaczmy może w ten sposób to, że zapiszmy sobie. No oni nie no pewnie mnie zaczną bić. No właśnie. spróbuj tego raz, a pożałujesz. Nie no, wczytujemy sobie to. No tutaj tu jest właśnie to blisko wejście. Blisko wejścia kopalni. Nie no, może tutaj jeszcze zobaczmy. Nie no, tutaj nic nie ma. No, to mi się wydaje, że. Może jeszcze chyba. Zobaczmy sobie może jeszcze te domki, które jakby tutaj są. Przy tym jakby powie, powiedzmy wejściu do tej kopalni. No ale w co wątpię oczywiście. Kurde, nie, nie skoczyłem. Dobra, w inny sposób. Jak tu się wchodziło a tam. E, szkoda właśnie. Nie no, w sumie chyba jednak sobie skoczę do tego wilka, bo raczej to mi się nie uda. Zobaczmy hey, sobie to. A no właśnie, tak, tak. Nie będą nas bić. Czyli dobra, wracamy do wilka na szybko. I tam sobie u niego kupimy bez, bez żadnych jakby... Bez żadnych jakby tam e, te, tego szukania, bo tam no w sumie no... Oni nas biją ciągle, jak to będzie ta chata na samym dole, no to oni nas biją, no my nic w sumie nie zrobimy. Teraz powiedzmy te, te, tego zadania, By, może byśmy byli w dalszej, dalszej części gry, no to pewnie byśmy mogli sobie to zrobić. Jakbyśmy byli tam najemnikiem czy kimś. Bo teraz jak widzą, że jesteśmy tym szkodnikiem, no i jest jakby taki dość jakby początek tego wszystkiego. No i na jeżeli jakby nie znają, no to nas tam powiedzmy nie wpuszczają, tak to widzę. Wracamy się do wilka. Ja w sumie chyba sobie to przytnę tą drogę. Będziemy się widzieć już na miejscu wilka i później sobie też przytnę i będziemy się widzieć na miejscu u tego Baloro. Okej? Okay, jesteśmy już przy wilku. Zobaczymy właśnie czy na pewno. Ma te winogrona. Zajmujesz się czymś jeszcze? Skupuję skóry i... To już mieliśmy, także dobra. Tak, są winogrona. I powiem wam tak, biorę wszystkie, bo mogą się przydać tam w dalszej części gry. Tu widzę jakieś bronie ma, ale to nic takiego. Nic takiego ciekawego. I one mogą się nawet na pewno nam przydać. Dobra, skrzydła sobie sprzedamy. 32. W sumie sprzedajmy mu może wszystkie. Sprzedajmy wszystkie, wybierzemy dobierzemy sobie bryłek. Bo ma ich w sumie sporo. Dobra, 176. No i mamy 5, i mamy wszystko to, co potrzebne. Także ja się wracam do Baloro i widzimy się za chwilę. Dobra, jesteśmy u Baloro. Gadamy sobie z nim? Mam już wszystko. Teraz porozmawiamy o tej niesamowitej broni, tak? Najpierw pokaż mi, co dla mnie masz. Proszę bardzo. No, w porządku. A teraz broń. Zapomnij o tym. Co? Naprawdę myślałeś, że dostaniesz coś w zamian? Jeśli rzeczywiście jesteś taki głupi, to aż ci współczuję. Dziwię się, że przeżyłeś tak długo. Jeśli będziesz wierzył we wszystko, co ci powiedzą tutajsi ludzie, nie pociągniesz długo. A zresztą, nieważne. Teraz mamy dość jedzenia na małą ucztę. Wielkie dzięki. Może się jeszcze spotkamy. Wiedziałem, że coś nie tak Słowaj. będzie z tym. Ale zaslogowało mnie jeszcze. Dobra, nie, no. Robimy to także. Yy, bijemy go Po tym jak yy, oddałem mu oczywiście te rzeczy, bo chyba jakiś i tak dostawało. No to jest w sumie misja. Mam już wszystko. Tak, 300 eksprz. Dobra. Co? To już mieliśmy, także dobra. Zapiszę sobie na piątce. Postaram się go zrobić. Kurde, ciężko może być. Może być ciężko. Dobra, zobaczmy. Nie no, ja się raz, nie umiem bić w tej grze. Dobra, kolejna próba. Ta, łatwo. No i co? No i możemy sobie zabrać to wszystko. Wszystko zabraliśmy. Ej no mamy broń przecież lepszą. Jest łomotacz o 8 aż obrażeń więcej. No także o co chodzi? <noise> Misję wykonano, wszystko jest ok, zabraliśmy, nawet zyskaliśmy. Ekspa też? Za niego nawet ekspa, no to nie śmiejcie się tam, bo ktoś może się zacząć na pewno śmiać. Dobra, pogadajmy sobie z nim. Pożałujesz. Czy coś nam powie? Znowu szukasz kłopotów? Ej, nie dam się robić w konia. Czego znowu chcesz? Uciekaj stąd, powkurzaj sobie kogoś innego, co? No już spadaj! Ha, no i co? Mam nadzieję, że nic nie będzie. nikt nie będzie miał problemów o to, że go tam zabiliśmy, ale raczej nie, raczej nic takiego nie będzie. Dobra, Ej, ogólnie to mamy. Kurde, daleko jest do tego dziewiątego poziomu, tak szczerze. Ej, gościu jest. gościu patrzy łukiem na nas, widzicie? Oby nas nie strzelał. Dobra, jednak strzela do nas uciekamy stąd. Oby nas nie trafił. Ta, bo on chyba widocznie właśnie widział te. Czyli ten kto nie widział, to tam nie wie jakby o tym. A ten właśnie musiał tam zahaczyć po prostu okiem powiedzmy. No i... No i troszkę właśnie zdenerwowany był, że kumpla mu tam byliśmy, no ale raczej to nic takiego. Dobra. Mam nadzieję, że to nic nie będzie, właśnie tak jak już mówiłem, że to nic nie będzie wpływało na tą dalszą część gry, jakby. No, zdobyliśmy sobie troszkę jak i tak, ogólnie. W sumie pójdziemy sobie do, do, do kopalni, do starej kopalni już. I tam już, w sumie, zacznijmy sobie. Nie będziemy, nie chcę mi się powiedzieć, myślę, tam Wam powiem tak Wam, że nie chcę mi się łazić teraz i szukać tych potworów. Co by w sumie było dość łatwe, ale żeby ten dziewiąty level bić. E, t, I raczej raczej właśnie mi się wydaje, że damy szan... damy radę, no mamy kurde no już 50 siebie. Zostaliśmy nową broń. E, Pewzacz, no nie wiem, no w sumie no naprawdę, no już nie wiem jak nie wiem jak wyglądała ta walka z tym pewzaczem. Może być ciężko, ale... No ale no nie musi. No. Jak bijemy się ogólnie z takimi najemnikami czy coś, no to... Raczej nie powinno być aż takiego dużego problemu. No i dobra taka... Decyzja szybka, że idziemy tam jednak. Nie będzie się to przedłużało, chociaż tak już zacząłem trochę popychać na fabułę, to pójdziemy sobie tam. No a jak już będzie trudno, to... no to trudno, no to wrócimy się, no i jednak nam bijemy sobie ten poziom jakiś i wbijemy siłę i tak dalej. To w sumie na, nic na niczym raczej nie stracimy. Jak to się szło w ogóle do tej kopalni? Jak się wychodziło z nowego obozu, zaraz zobaczę. Będę musiał się jeszcze uleczyć. I no co, no profity są jakieś fajnie dzięki Pinros taki gościu właśnie mi napisał. E, w porządku dość. Komentarz. To już tam chyba na początku jakoś mówiłem właśnie, że e, o tym Jeremiaszu i o tym zadaniu. Także dzięki. Mam nadzieję, że to słuchasz. Miło w sumie. No i tak to wygląda ogólnie. No, Zyskaliśmy właśnie sobie 8 obrażeń więcej mieczek mamy, 5 siły. E, dostaliśmy za Fritarz. Te Rzeczy, które daliśmy mu, to i tak odzyskaliśmy. Dostaliśmy doświadczenie za niego, i dostaliśmy doświadczenie za misję. 300 nawet, no to w sumie sporo. No i też oczywiście taki fajny plusik, mini plusik, bo tam do tej listy, do naszej listy zakończonych misji mamy tą misję. Także, bo w sumie jest ona krótka dość. Ile tam no z 15 questów, może jest, no może z 20. No to w sumie troszkę tam jakby dało mi. A, a, pobijem, <laughs> powiedzmy, no, zemściłem się, no bo pobiłem sobie tego najemnika. Także no, nie było jakby takiej bardziej większej spiny. I wystarczyło AD klikać, naprawdę, to wystarczyło tylko AD klikać, on ciężko miał podejść do nas, nie wiem czy on, chyba miał nas na, tak, chyba na dwa hity nas miał, bo ogólnie miał mocne właśnie te hity. Są tu krwiopijce. które na razie nie będziemy zahaczać, weźmy we, tego kredytosztura, sobie, sobie zabijemy. I to jest właśnie chyba tak, to, to jest właśnie chyba ta droga, co tutaj idziemy do tego obozu. Nie do obozu, do kopalni, starej kopalni. Chciałem powiedzieć starego obozu. Tak, to jest to właśnie. Czyli nie będę raczej sobie teraz wchodził, wejdziemy sobie taki oficjalny, kolejny będzie to taki na właśnie stary obóz. Znowu mi się pomyliło na starą kopalnię. Taki oficjalnie cały odcinek pewnie tam poświęcimy na ten, na ten cały, na tą całą starą kopalnię. I teraz powiedzmy sobie: Raczej będziemy kończyć. Nie wiem, ile tam wyszło w sumie w ogóle tego. 20 minut? Nie, no, jest położyć po 20 minut, raczej. Tak mi się wydaje. Na pewno by było więcej, jakbyśmy. Jakbym nie przycinał tej drogi, no ale tam w sumie już drogę dzisiaj tam raz, raz przeszliśmy tą drogę, no to mówię, nie będę, nie będę drugi raz jakby pokazywał tego, tę drogę jeszcze raz, to także no. Nie tu ogólnie są strażnicy tej świątyni, pogadajmy sobie no może z nimi jeszcze w tym samym, w tym czasie. Cześć, dokąd się wybieracie? Zabieramy wydzielinę pełzaczy zdobytą przez naszych braci w starej kopalni do Korkaloma. Codziennie udajemy się do kopalni po nową porcję wydzieliny. Co to za wydzielina? Pozyskujemy ją z wnętrzności pełzaczy. Przy odrobinie ostrożności można wyciąć ich gruczoły jadowe. O, czyli on mnie chyba może nauczyć pozyskiwania wydzieliny pełzaczy. Fajnie, właściwie fajnie, że go spytałem. Możesz mnie nauczyć pozyskiwać wydzielinę pełzaczy? Oczywiście. Natychmiast po zabiciu potwora wytnij jego gruczoły jadowe. Tylko pod żadnym pozorem nie wolno ci ich uszkodzić. Fajnie. Za darmo jeszcze. Tak, no nic, żadnego punktu nam umiejętności nie zabrało. Fajnie. Po co Korkalomowi ta wydzielina? Z tego co wiem, przyrządza z nich napój, który zwiększa magiczne zdolności nowicjuszy. Przygotowujemy się teraz do wielkiego przyzwania, więc potrzebujemy jak najwięcej tej wydzieliny. Przy pomocy tego napoju nowicjusze przywołają śniącego. Czy macie już wystarczająco dużo napoju, by przywołać śniącego? Niestety. Nasi myśliwi polują na pełzacze dniem i nocą, ale wciąż nie mamy dość wydzieliny. Dobra, w sumie tamto. to takie ma kwestie zwykłe, to co właśnie strażnicy świątyni. No i dobra, jak na razie sobie to skończymy przy tym wejściu do tej kopalni. Albo może wejdźmy sobie jeszcze. No i nauczyliśmy się właśnie, fajnie, że spytaliśmy sobie tego gościa o to wszystko, bo nauczyliśmy się za darmo wydzielinę pełzacza, pozyskiwania, a jak będziemy właśnie wybierać te pełzacze, no to na pewno, na pewno nam to będzie przydatne, także no, yy, skończymy to. Dzięki za obejrzenie, jeszcze sobie zjem coś. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się do kolejnego odcinka, siema.